na miarce zakres kul jest dla zimnego oleju, jeżeli żeśmy jeszcze nie jeździli. Z drugiej strony miarki mamy hot, czyli to jest pomiar na ciepłym, na ciepłym oleju. I należy tego raczej przestrzegać, jak to producent tu umieścił. Teraz dolejemy płynu oleju do wspomagania ATF2D i zobaczymy, czy coś się zmieniło. Jak widać, miarka jest zupełnie sucha, czyli brakuje płynu do wspomagania. Poziom. Mamy troszkę więcej jak kul, ale to tam niczemu nie szkodzi, tym bardziej, że jest jakiś wyciek delikatny. Z drugiej strony nie sięga do końca hot, także jest ok. Sprawdzimy. Po dolaniu dziwnie się spienił. Nie wiem, czy to ma, czy to będzie miało jakiś związek, że coś się ścięło. Zobaczymy. Ewidentnie się spienił. No, jak widać, teraz jest na kul, na maksa, w połowie hot, także powinno być ok. Zobaczymy, jak będzie hałasować, jak pochodzi dłużej, no, ale ewidentnie coś się dzieje z pompą i trzeba to sprawdzić.